Dzisiaj filmik odnośnie rozbiórki takiego pilota TCL. Problem z nim polega na tym, że tutaj mamy malutkie śrubki, które są głęboko schowane. I ja, żeby to rozkręcić, musiałem je rozwiercić. Z drugiej strony, jeżeli rozwiercimy to za bardzo, no to nie skręcimy tego z powrotem, ponieważ tutaj rozwiercimy te otwory za bardzo i to będzie nam się rozchodzić, ponieważ ten profil aluminiowy stanowiący obudowę jest przelotowy i przednia część zapiera się tutaj. Czyli dalej jej nie wciśniemy. Natomiast tylna część też się zapiera. Dobra. Nie wiem gdzie, ale się zapiera. Także jak będziemy mieli pecha i to rozwiercimy zbytnio, no to te części będą pod wpływem sprężyn od baterii, będą nam się rozsuwać i trzeba będzie coś kombinować, typu na przykład przykręcenie śrubkami od tej strony, żeby powstrzymać ten ruch. Widać, tu głęboko trzeba dojść. Mimo, że miałem takie dedykowane wkrętaczki, to mi się nie udało nimi wykręcić. Dobra, to rozkładamy. Tutaj oryginalne wkręciki są M1,5 i były zabezpieczone jakimś klejem albo czymś. Nie wiem skąd, ale mam takie wkręciki, będę mógł to skręcić. Dobra, tak. Zbieramy tą część. Dobra, myślałem, że coś tutaj stuninguję. Ponieważ czasami jest problem z zadziałaniem przycisku power. Ale chyba niekoniecznie.